Cześć kochane ziomeczki moje malutkie. To ja, wasz Wojtałkę, Pietrałkę, Rogdejek, kurde, taki skurczybyk. Ten filmik jest robiony specjalnie na prośbę jednego z ziomeczków kochanych, który już mnie co prawda parę razy mówił i prosił o tego Seek and Destroya. I ja naprawdę nie robiłem tego na złość, ja specjalnie nie robiłem tego dlatego, że nie robiłem, że nie umiałem czy coś, tylko po prostu no, nie miałem kiedy. A dzięki, żeś to zaproponował, ziomeczku kochany. Niestety nie wiem, nie będę zdradzać twojego pewnie imienia i nazwiska i adresu, nie będę podawać. Ale w każdym razie i tak nie znam adresu, haha, haha, lol, lol, lol. W każdym razie, tak czy siak, ziomeczki kochane, jeśli wam jeszcze nie zwróciła się moja morda, to naprawdę zapraszam do rozkminienia tego, jak jest ten Seek and Destroy zrobiony. Jest to dosyć prosty utwór, w którym mamy parę takich elementów kluczowych, które się powtarzają. No, oczywiście mamy zwrotka, refren, to są takie motywy, które się powtarzają i to nie jest akurat jakiś problem. Będą tam motywy takie, jak wiecie, tam jest zmiana tempa, zwiększenie tej prędkości troszeczkę. Dobra, jedziemy po kolei, no spróbujemy to jakoś rozkminić. Taby zamieszczę pewnie na chords.pl i ewentualnie jeszcze pewnie będą linki w opisie do PDF-a, z którego ja osobiście korzystałem. Przepraszam was, że jeszcze nie wsadzam tych takich tabulatur, które tam wiecie, się pokazują i tak dalej. Muszę rozkminić, jak to zrobić. A poza tym to pewnie będzie dużo roboty, bo to jeszcze dłużej trwało, gdybym to miał robić, więc to uj z tym, dobra. Jedziemy z Seek and Destroy. Uwaga, utwór jest bardzo fajny, jedziemy. Pierwszy motyw, intro. Dobra, czyli ten pierwszy motyw, ten charakterystyczny, to po prostu zaczynamy od struny piątej A, dwoma uderzeniami, prawda? Tutaj robimy taki motyw, bo to oczywiście sobie w tabach obczajicie, jesteśmy w XXV wieku, więc wszyscy sobie mogą wszystko łatwo obczaić. Tutaj jest motyw 7-8 próg na strunie trzeciej. I siódmy, ósmy próg na strunie czwartej. Tam jest, to jest robione za pomocą legato, czyli po prostu uderzamy raz piórkiem, a wydobywamy ile dźwięków? Trzy dźwięki. Tam uderzam raz piórkiem i są dźwięki trzy. Na końcu też można zrobić takie lekkie vibrato. Tak, słyszycie, coś takiego zrobiono. Oczywiście panowie z Metaliki to grają dużo lepiej niż ja, więc to nie ma wątpliwości żadnych. I dalszy motyw po prostu jest to przejście takie. Na strunie piątej A 0, 8, 7. No to jest akurat ten motyw, no to sobie też obczajicie. No i później na strunie trzeciej G jest 5 i na czwartej D jest 7. To było to zejście. 5, 7 na strunie piątej i czwartej i czwartej i trzeciej, więc jakby to jest ten sam motyw, po prostu ten sam układ palców, jakby 7-5, 7-5 i zakończenie, prawda? No to sobie obczajcie też tabów, to już to jest akurat bardzo fajne. Ważne jest to, żeby te dźwięki, wszystkie dźwięki, które uderzacie, to jest taka wskazówka podstawowa, żeby te były dźwięki zdecydowane, żeby to nie było takie mizianie. To nie było takie smyranie po strunie, bo to ewidentnie widać, że osoba no, troszeczkę może boi się, żeby nie zabrzmiało źle. Nie umie, powiedzmy, uderzyć mocno, albo nie wiem, nie chce, żeby inni słyszeli. Takie są też przypadki, prawda? Ja na przykład od razu, jak ktoś gra, tak można powiedzieć, tak delikatnie, to od razu zwracam uwagę, zagraj to mocniej, bardziej zdecydowanie te dźwięki właśnie. To jest grane tam parę razy, oczywiście
wszyscy obczajamy, ile razy dany motyw jest zagrany. Później mamy to przejście. To jest przejście z 9-7 na strunie trzeciej, 9-8-7 na strunie czwartej. I ostatnim dźwiękiem jest 5. To oczywiście z kolei ważne jest to, jakimi palcami obsługujemy te dźwięki, prawda? Żeby tutaj ja na przykład gram trzecim, pierwszym, tutaj robię przejście trzecim, drugim, pierwszym i tutaj gram pierwszym palcem. To jest bardzo istotne, bo niektórzy po prostu grają jak popadnie tymi palcami i zrobią sobie sztucznie robią problemy, ponieważ, no nie wiem, grają tymi, dalszymi, żeby tu zagrać i wtedy jest za dużo komplikacji. Więc to jest ten pierwszy motyw. I to przejście też się powtarza poza tym dużo razy. Dobra, jedźmy dalej. Czyli mamy to było to intro i później mamy takie przedintro, taki bajer, takie coś, uwaga. Dobra, to jest bardzo, bardzo proste do zagrania. Tam oczywiście tak, pusta struna E oczywiście tutaj figuruje. Cztery uderzenia, czyli ty. Ważne, prawda? Liczymy do czterech. Tam pamiętajcie, powtarzalność do czterech jest bardzo wskazana. Umiejętność liczenia do czterech też jest bardzo wskazana. Cztery razy pusta struna najgrubsza, ty. I później mamy, ja akurat to robię, robię poprzeczkę taką na dwóch strunach, na czwartej i piątej. Na czwartej i piątej strunie i progi. Piąty, piąty, siódmy, siódmy. I po prostu to robię. To brzmi wtedy najbardziej odpowiednio według mnie, bo niektórzy na przykład grają piąty, siódmy próg. To brzmi tak dziwnie. Albo na przykład grają. I to wtedy też dziwnie brzmi, więc najlepiej jest zagrać właśnie te poprzeczki robić. Te poprzeczki robić, tak jak tu widzicie. No i tam jest zakończenie tej frazy. Czyli na strunie 5 7-5. Na strunie 6 7-6. No, to jest dosyć proste tempo. Mamy, prawda, wszystkie dźwięki mamy ósemkami. Ty. Nie ma tu żadnych kombinacji, żadnego wydziwiania, prawda? Bardzo, bardzo proste. Później jest motyw zwrotkowy. Ona tam idzie cztery razy sam, bez wokalu. A później wchodzi wokal. No i oczywiście wszyscy to znamy. Uwaga. Czyli to jest też taki motyw, że mamy tak, ile razy jest zagrany, prawda, ta pusta struna, bo to oczywiście wszechobecna pusta struna E, która jest grana, uwaga, policzmy sobie, spróbujmy sobie to zrobić czwórkami, prawda, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i jest przejście, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery.
Czyli wszystko mamy oczywiście równe wszędzie ósemki, prawda? Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I to jest ten schemat powtarzalności, prawda? 4, 4, 4, 4, czyli generalnie mamy 16 ósemek. To są w sumie cztery takty, nie dwa takty, przepraszam. Są w sumie dwa takty, które są powtarzalne, prawda? Dwa takty, dwa takty, dwa takty, cały czas to samo. Więc widzicie, to jest taka ta schematyczność tych utworów i to bardzo dobrze. No z drugiej strony trudno, żebyśmy tutaj grali jakieś jazzy solówkowe, prawda? Solówki cisnęli jakieś, nie wiadomo co, jak my gramy metal! Później mamy motyw taki jakby, no, refrenowy, można to powiedzieć. Połączony z refrenem, no taki no, no dobra, się zaciąłem. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki. Tak to więc on idzie. Tym razem pusta struna A jest uderzana. Mamy po prostu na podobnej zasadzie jak było przedtem to. To mamy tutaj po prostu na strunach jakby o jeden poziom dół. Też robię tą poprzeczkę, czyli po prostu 5-5 na strunie czwartej i trzeciej, 7-7 na strunie czwartej i trzeciej tak samo, tylko po prostu robię trzecim palcem poprzeczkę. No i później jest to przejście ty. To mamy co? W sumie 8 dźwięków, czyli znowu mamy te ósemki, prawda? I to jest tak, struna trzecia G 7-5, struna czwarta D 7-6-5 i struna piąta A 7-6-5. W sumie żaden to wyczyn nie jest, uwaga. Tak to wygląda. Oczywiście to też jest parę razy powtórzone. I później mamy już chyba taki właściwy refren, można powiedzieć. Mamy po prostu ten taki refrenowy, jak on to śpiewa. Seek, seek and destroy. To mamy po prostu struna pusta, szósta E, uderzana jest cały czas. I później mamy po prostu te power chordy, czy power chordy na strunach piąta, czwarta, trzecia i po prostu 10, 12, 12, 9, 11, 11, 8, 10, 10, 7, 9, 9. Po prostu i z powrotem to jest powtarzane i to jest 4 razy grane. No więc to też w zasadzie jest dosyć proste. Niektórzy nie grają tego ostatniego motywu 7-7-9-9. Bo po prostu to jest jakby on jest bezpośrednio połączony z tym. Po prostu ta pusta struna, jak słyszycie, zobaczcie. Ojej, co jest? Zobaczcie, ile razy to jest grane. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli po prostu mamy cztery czwórki. No, czyli tak, tak mniej więcej to wygląda. Później mamy oczywiście znowu powtórzenie zwrotki. Tak jak tu już tam w sumie wam zagrałem, prawda? Jest znowu powtórzenie tych motywów. Później mamy z kolei przyspieszenie po drugim refrenie.
do 208 uderzeń. Obczajajcie, jak tu jest. Później skończyliśmy na tym fragmencie, prawda, tym. Coś takiego, prawda, czyli to na tym momencie się kończy, kończy to stare tempo i teraz wchodzi to nowe, bo jest coś takiego. To w tym momencie jest przyspieszenie. I właśnie to jest ten motyw z przyspieszeniem, taki w sumie w zasadzie wychodzi na to troszeczkę trudny, bo tutaj mamy tak grane, że po prostu mamy na przemian uderzana struna piąta, struna szósta, więc... Czyli po prostu mamy tak, dźwięk struny z cieńszej i dwa dźwięki struny pustej, szóstej. Czasami jest oczywiście dźwięk pojedynczy z tej struny szóstej, bo to jest coś takiego. Że grają dodatkowo, też znowu robią taką małą poprzeczkę, można powiedzieć, na progach piątym, na strunie czwartej i trzeciej i na strunie na progu czwartym, na strunie czwartej i trzeciej. To by brzmiało coś takiego. Uwaga, zagram w wolnym tempie. To jest to możliwe, że to nawet jest grane na przykład jedna gitara gra na piątym, na czwartej strunie, druga na trzeciej strunie. Możliwe, że to jest zagrane właściwie w harmonii. W każdym razie jest też taka możliwość zagrania właśnie 5-5-4-4. Więc to jest akurat ten motyw. Tu jest takie przejście dosyć proste, bo to mamy 3-2-0. Na strunie 3-2-0 jest na strunie piątej, 3-2-0 na strunie czwartej i później jest 3-2 na strunie piątej. Prawda? Na ten sposób. I to jest zapętlone. Coś takiego, prawda? Po jedno kółko, a na końcu tego motywu jest z powrotem przejście do poprzedniego tempa. Ale w tym fragmencie, jeszcze w tym szybkim fragmencie jest oczywiście solówka, czyli mamy coś takiego. I później mamy przejście oczywiście z powrotem tamten zwrotkowy motyw. Więc właściwie to byłyby prawie wszystkie elementy tej układanki.
ponieważ tam jeszcze po tym szybkim wracamy z powrotem. Czyli po prostu tu już się wszystko zaczyna nam powtarzać, prawda? To było zapętlenie tego. I z powrotem tempo stare. I tam jeszcze tylko dochodzi jeden motyw taki końcowy, takie outro można powiedzieć. Dosyć w sumie długie, ale też całkiem fajne. Uwaga! To by wyglądało. Czyli po prostu mamy ten motyw zamieniony na robienie slajdów. To jest właśnie ważne, żeby to ten ślizg zrobić, prawda? Ten slajd zrobić, bo on właśnie taki jest charakterystyczny tutaj. Bo gdybyśmy zagrali dźwięki osobno staccato, tak troszeczkę inaczej, no zresztą jak każdy z nas to słyszy, to tak to może zagrać, więc oczywiście to jeśli uważacie, że to powiedzmy ma być osobno zagrane, to niech będzie zagrane osobno. Tu oczywiście grałem ten slajd. To jest jedna jakby wersja tego, a zakończenie tego motywu. Czyli mamy tak, slajd z 10-12 do 9-11 i później mamy z 9-11 do 5-7 i później z 5-7 do 7-9. O, coś w ten sposób to by brzmiało. Oczywiście mamy ty 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 coś takiego. Ta pusta strona. Później tu jest jeszcze taki motyw, co grałem tutaj, byłoby 0-2-2. Uwaga, na najgrubszych strunach to jest tak. Szósta najgrubsza jest 0, piąta jest 2, czwarta 2. Później jest 3-5-5. 2-4-4. I slide z 5-7-7 na najgrubszych cały czas do 3-5-5. Tu jest ważny ten slajd też, prawda? Z 5-7-7 do 3-5-5. Czyli właśnie w zwolnionym jeszcze tempie. W ten sposób to wygląda. I później tam zakończenie to po prostu jest jakby powtórzenie 4 razy tego przejścia początkowego, co było w intrze, co mówiłem, że to będzie się powtarzać, prawda? I zakończenie jest 1, 2, 3, 4, puste najgrubsze i 10, 12, 12 na strunie 5, 4, 3. Może być ewentualnie jeszcze slajd. Albo...
tam może być to zrobione. Więc widzicie, to jest całkiem fajny motyw. Oczywiście tam jeszcze zostaje nam solówka, ścieżka basowa jeszcze, ale to byłby na razie taki schematyczne podejście do tego kawałka. Zresztą według mnie to jest jeden naprawdę z lepszych utworów, które są już dla takich troszeczkę bardziej ogarniających temat, ogarniających granie, prawda, bo tu mamy cały czas tutaj takie kostkowanie naprzemienne. I poza tym no naprawdę według mnie to jest świetny numer i nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie można powiedzieć, że jest prosty, ani że jest banalny, wiadomo. Hejterzy się zawsze znajdą, ale my kochamy Metallicę, także popatki. Aha, jeszcze jedno, wrzucajcie swoje też fotki na Instagrama, tak jak wam mówiłem. Chwalcie się swoimi sprzętami i wymieniajmy się, co kto ma i sobie po prostu takie codzienne sprawozdania z naszych dokonań muzycznych, prawda? Można nawet sobie spróbować codziennie jakąś fotkę szczelić z gitarką, jak się gra, ewentualnie jakieś takie cyk, cyk, taki selfie sobie zrobić, prawda, jak gramy w danym dniu. No to też jest takie, mi się wydaje, fajny patent. Dobra, nie przeszkadzam, papatki, kochani, uciekam, na razie. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.